spadkobierca Aleksandry Rak. Jest to trzecia i ostatnia część cyklu Szept Anioła. Jeżeli nie pamiętacie dwóch poprzednich części, podlinkuję Wam w opisie. Niestety tych książek Wam nie mogę w tej chwili pokazać, ponieważ je pożyczyłam kolejnym czytelnikom, którzy bardzo chcieli tą książkę przeczytać. Ja otrzymałam mój egzemplarz z autografem, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ale już, kochani, bez większego przedłużania chciałabym Wam opowiedzieć, czego możemy się spodziewać po przeczytaniu tej części i czy kontynuacja jest warta przeczytania, bo czasami są one naciągane, nie oszukujmy się. Ale wciąż poznajemy dalsze losy naszych ulubionych bohaterów. Cały czas trwa walka mieszkańców o latarnię i na pomoc przyjeżdża, a właściwie pojawia się nowa bohaterka Kaja, która na zlecenie swojego szefa ma pomóc wójtowi w ocaleniu tej bardzo ważnej latarni dla wszystkich mieszkańców. Ale czy dziewczynie się spodoba? Na początku jest rozczarowana tą miejscowością, ale po bliższym zapoznaniu zaczyna jej się tam właściwie podobać. Oliwia tęskni bardzo za Danielem. Zaczyna wszystkie swoje emocje, myśli przelewać na list, w listy, które ostatecznie nie wysyła, zostawia je i chomikuje, jak ja to mówię zawsze, aby może kiedyś mu je pokazać. Dawid wyjeżdża na swoje wymarzone studia. Natomiast Bogusia ma bardzo duże zmartwienia, ponieważ czeka ją poważna operacja, której bardzo się boi i ma takie troszkę mieszane uczucia, ale wie, że musi się tej operacji poddać. Natomiast nasza Sonia, która jak zwykle odrzuca wszystkich i wszystko, nic się właściwie troszeczkę minimalnie zaczyna się zmieniać. Cały czas jest taka naburmuszona, negatywnie nastawiona do innych, aż któregoś dnia pojawia się wyjątkowa osoba, która nie ocenia jej, a chce ją wspierać. Potrafi do niej dotrzeć i dzięki temu dziewczyna zaczyna się zmieniać, zaczyna postrzegać wszystko całkiem inaczej. A jeżeli jesteście ciekawi, co się dzieje z Oliwią, to Oliwia zaczyna poznawać swoją rodzinę. Tak, w końcu nastał ten moment, gdy dowiaduje się, kto jest jej rodziną, a nawet znajduje swojego ojca. Ale czy zostanie dobrze przyjęta przez bliskich? Czy ta rodzina będzie chciała ją do swojego grona, czy zostanie kompletnie odrzucona? Czy latarnia zostanie uratowana przez mieszkańców? I kto zostanie, o ile zostanie, nowym latarnikiem? Kto będzie ratował zbłąkane dusze zbłąkanych ludzi? Tego dowiecie się po przeczytaniu tej książki, która jest bardzo, bardzo ciekawa. Szczerze, jest mi bardzo przykro po przeczytaniu tej książki, bo uwielbiam ten cykl, a jest on już ostatni i już więcej nie spotkam się z naszymi ulubionymi bohaterami. Jedynie będę mogła wrócić do lektury od nowa, ale jak wiadomo, to już nie jest ta przyjemność, gdy już wiem, co się wydarzy. Zawsze pierwszy raz, jak się czyta książkę, to jest ten najlepszy raz, gdy poznajemy wszystko na nowo. Dajcie znać, czy znacie ten cykl. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam to wydawnictwo. Jest to wydawnictwo Flow, które tak dba o szczegóły książek. Pomijając te piękne okładki, to jeszcze takie piękne jakieś wzorki na każdej stronie. Jakieś, o, na przykład tutaj macie morze. Bardzo uwielbiam to wydawnictwo. Właśnie za taką dbałość o każdy szczegół. Zobaczcie, tu mamy latarnię. Mega, mega fajne. Już rzadko się zdarza w książce, żeby jakiś był obrazek czy coś, a fajnie, przyjemnie się wtedy czyta. Kochani, to już na tyle na dzisiaj. Jest to kontynuacja, więc więcej Wam nie mogę zdradzić. Mam nadzieję, że sięgniecie po tę serię, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I jeszcze taki właśnie jesienny, troszkę wakacyjny, minimalnie czas, więc jak najbardziej ta lektura na tą chwilę się nada. To nic. Życzę Wam, kochani, miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!